Daniel, przedłużyłeś kontrakt z GKS-em Tychy. Długo zastanawiałeś się nad tą decyzją. Czy byłeś przekonany, że warto zostać w Tychach? No wczoraj przedłużyłem kontrakt z GKS-em Tychy o 1,5 roku. No tak powiedziałem, były jakieś oferty, ale tak powiedziałem wcześniej, priorytet w rozmowach to był GKS Tychy i doszliśmy do porozumienia i cieszę się, że mogę tu dalej występować. Wracacie po miesięcznej przerwie, przez 2 ostatnie tygodnie trenowaliście indywidualnie. To był taki czas na przemyślenia, czy jednak próbowałeś się od tego odciąć, zrobić reset i już myśleć o tym, co przed Wami? Nie, tak w grudniu na pewno był taki mały reset, człowiek odpoczął z rodziną, święta, ale od stycznia mieliśmy rozpisane rozpiski, które naprawdę były bardzo ciężkie, sumienie wykonaliśmy. No i dzisiaj zaczynamy z zespołem już przygotowania do rundy wiosennej. Okres przygotowawczy to taki okres, który lubią zawodnicy, no bo trener, tak jak zapowiadał, da Wam mocno popalić. No, ale tak jak ja mówię, coś za coś. Jak tutaj na treningach będziemy ciężko pracować, to łatwiej będzie na meczu, łatwiej będzie w lidze i lubimy ciężką pracę. Jest to ogólnie ciężki okres, ale na pewno damy radę.